Do stacji sanitarno-epidemiologicznej w Radomiu trafił nowoczesny sprzęt zakupiony przy pomocy diecezji radomskiej oraz gmin Jednia, Letnisko i Przytyk. Dzięki nowoczesnej aparaturze laboratorium będzie mogło wykonywać badania nawet dla 200 osób w ciągu doby. Został zakupiony aparat PCR, system otwarty, został zakupiony dodatkowy sprzęt i odczynniki do izolacji koronawirusa SARS-CoV-2. I obecnie w ciągu doby, i tak się dzieje od początku sierpnia, możemy wykonywać badania nawet dla 200 osób w ciągu doby. Ponadto aparat ten może być wykorzystywany do wykonywania innych badań metodą biologii molekularnej. Jak podkreślała dyrektor, inicjatywa o zakupie sprzętu wyszła od samych darczyńców. Dodatkowo gmina Jednia Letnisko przekazała ponad 1000 maseczek. Jest mi niezmiernie miło w dniu dzisiejszym w imieniu wszystkich darczyńców, pani dyrektor, przekazać to urządzenie. To jest, proszę Państwa, urządzenie, które znacznie ułatwi badanie. To jest urządzenie, które zwiększa możliwości i mam nadzieję, że dzięki temu i praca sanepidu będzie bardziej sprawna i bardziej spokojna. Także wójt gminy Przytyk wyraził nadzieję na szybki powrót do normalności. Tak naprawdę my wszyscy łączymy siły, samorządowcy, zwykli mieszkańcy na zasadzie wolontariatu i oczywiście służby państwowe, żeby przetrwać tą pandemię. Mam nadzieję i tego państwu życzę, że już niebawem będziemy mogli wspólnie spotkać się bez masek, bez przyłbic, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku czy w okresie przed oczywiście pandemią. Również diecezja radomska od początku pandemii stara się pomagać potrzebującym. Od samego początku pandemii chcemy się włączyć jak najskuteczniej w pomoc w tych miejscach, gdzie ona jest potrzebna. Dlatego zarówno tutaj ta współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu, jak i z innymi stacjami sanepidu na terenie diecezji. Wspomnę tylko o Pocznie czy o Starachowicach, ale również ze szpitalami. Dotychczas Radomska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonała 8328 testów dla osób zakażonych bądź podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Pozytywne wyniki zostały uzyskane u 418 osób.